zasadzie wstęp do tego wystąpienia o tym, w tych kwestiach istotnych powiedział w swoim wystąpieniu pan minister Adamczyk, tego co czeka branżę transportu międzynarodowego w tym roku i w najbliższych latach, mówiąc przede wszystkim o pakiecie mobilności. Wspomniał także pan profesor Modzelewski, mówiąc o kwestiach związanych z kalendarzem wyborczym, a to wszystko musimy wziąć pod uwagę, mając na uwadze aktualną sytuację w transporcie międzynarodowym. O ile kwestie podatkowe, rozliczenia podatku, tak się składa, że mamy początek roku, są prostszą sytuacją, o tyle dane statystyczne dotyczące transportu ukazują się z rocznym opóźnieniem. W związku z tym mamy tu dane statystyczne, dane Eurostatu, które ukazały się na jesieni ubiegłego roku, a więc za rok 2018. Natomiast wydają się one na tyle istotne, aby dzisiaj szczególnie mówić o kwestiach związanych ze wsparciem dla branży transportu międzynarodowego. Proszę Państwa, całkowita praca przewozowa w międzynarodowym transporcie drogowym w Unii Europejskiej na przestrzeni 10 lat. Jak Państwo zobaczycie, generalnie, systematycznie rosło. Raz więcej, raz mniej. Po raz pierwszy, proszę Państwa, od wielu lat, w 2018, w zasadzie 2017 roku mieliśmy najwyższą wielkość wykonywanej pracy przewozowej, a w 2018 roku, to są ostatnie dane, którym dysponujemy, nastąpił spadek wielkości wykonanej pracy przewozowej w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o transport drogowy. Czy to jakiś symptom, czy to być może jakiś początek recesji gospodarczej w Unii Europejskiej? Myślę, że odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać i będziemy szukać, kiedy pojawią się dane za rok 2019. Ale w 2018, porównując do roku 2017, spadek nastąpił 2,76%. A więc ten spadek jest już widoczny. Zobaczmy, proszę Państwa, jak on wygląda na tle przede wszystkim wykonywanej pracy przewozowej przez polskie firmy transportowe. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o porównanie pracy przewozowej w ruchu bilateralnym, w imporcie i eksporcie towarów, to jak popatrzymy na te dwa wykresy, eksporcie z Polski, imporcie do Polski, to zasadniczym rynkiem zainteresowania wywozu towarów jest rynek Unii Europejskiej. Zarówno w jednym i drugim przykładzie jest to ponad 90%. Wzrasta, jak porównalibyśmy to do roku 2017, eksport towarów do krajów spoza Unii Europejskiej. Niewielkie, ale wzrasta. Natomiast jeśli chodzi o import do Polski, jest to w zasadzie dane statystyczne niezmienne w tym obszarze. Tu z kolei, proszę Państwa, na tym wykresie mamy wykonaną pracę przewozową przez polskich przewoźników również w ciągu, no, od czasu w zasadzie wejścia do Unii Europejskiej. A więc od roku 2004, no i konsekwencją spadku całkowitej pracy przewozowej nastąpił też spadek, jeśli chodzi o pracę przewozową wykonywaną przez polskie firmy transportowe. W roku 2018 odnotowaliśmy 6,5% spadek wykonanej pracy przewozowej. Jeżeli, proszę Państwa, popatrzymy na tą wielkość pracy przewozowej porównaniu nie tylko polskich firm, ale także innych firm Unii Europejskiej, no to to jest coś, czym się tak naprawdę szczycimy. Jesteśmy od wielu lat liderami wykonywanej pracy przewozowej. Ponad 201 miliardów tonokilometrów. Różnica, jaka w tym zakresie dzieli polskie firmy transportowe od pozostałych, wszystko jest znaczne, więc nie ulega wątpliwości, że tą pozycją, która przez wiele lat została wypracowana, tak szybko pewnie stracimy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że pewne rozwiązania prawne, które pojawiły się w Unii Europejskiej, na pewno nam nie pomogą w rozwijaniu, czy też dalej tej pozycji utrzymywaniu. Na kolejnych miejscach poza Polską to jest Hiszpania i Rumunia. A więc też kraje satelickie, jeśli chodzi o zewnętrzne kraje Unii Europejskiej. Kolejne dane, proszę Państwa, to pokazanie pracy przewozowej w przewozach bilateralnych. Znowu
mamy tu niekwestionowaną pozycję lidera, na drugim miejscu Hiszpania, na trzecim pozycji Niemcy. Natomiast i w tym obszarze przewozów bilateralnych, porównując ostatnie lata, w konsekwencji też nastąpił spadek wykonywanej pracy przewozowej. Tu mamy ponad 7% już spadek w przewozach bilateralnych wykonywanych w roku 2018 przez Polskę. Powtarzam, w roku 2018, który jeszcze w powszechnej opinii firm transportowych był jeszcze dobry. Sytuacja pogarszania się branży jest bardziej mocno dostrzegalna właśnie w roku 2019, stąd też bardzo istotne będą te dane, które się na jesieni tego roku ukażą. Tu, proszę Państwa, mamy porównanie roku transportu bilateralnego, a więc ruchu bilateralnego rok do roku, 2017 do 2016. I to jest ten slajd po lewej stronie. Proszę zwrócić uwagę, tu mamy, jak to wyglądały te wzrosty wykonywanej pracy przewozowej w poszczególnych krajach. Liderami oczywiście polskie firmy, wzrost prawie 15%, porównując 2017 do 2016. Kolejne kraje, Hiszpania, wzrost nieco mniejszy, 6%, prawie 70 miliardów tonokilometrów. No i na trzecim miejscu są Niemcy, które już porównując rok do roku 2017 do 2016 odnotowali spadek o ponad 6 punktów procentowych. I ostatnie dane, porównanie 2018 do 2017 roku. I tu już ten zauważalny wcześniej, który Państwo widzieliście, spadek. Co ciekawe, pojawiają się kraje, które pomimo generalnego spadku wykonywanej pracy przewozowej odnotowują pewne wzrosty. I tu mamy na myśli przede wszystkim Hiszpanię. Jest to wzrost o niespełna 6 punktów procentowych. No i spadek, jeśli chodzi o konsekwentny spadek, jeśli chodzi o przewoźników niemieckich. Jak to wygląda, proszę Państwa, w przewozach kraje trzecie w Unii Europejskiej, nazywane przewozami cross trade, czyli przewozy w ramach Unii Europejskiej. Tu znowu mamy pozycję lidera, jeśli chodzi o polskie firmy transportowe, ale co ciekawe, na tym obszarze pojawia się Litwa, a więc kraj naszego regionu, i Rumunia, czyli znowu Europa Środkowo-Wschodnia. I to moglibyśmy natychmiast skonfrontować z pracami nad pakietem mobilności, kiedy widzimy, dlaczego te rozwiązania zawarte w pakiecie mobilności tak mocno uderzają przede wszystkim w wschód, ościennie, z krajów wschodnich. Oczywiście. Ale także, proszę Państwa, w tym zakresie, porównując ostatnie 3 lata, no konsekwencje nastąpił spadek wykonywanej pracy przewozowej, spadek o prawie 5%, jeśli chodzi o właśnie o te przewozy cross-train. To, proszę Państwa, jak wygląda ten przewozy cross-train w porównaniu rok do roku. I znowu mamy po lewej stronie porównanie roku 2017 do 2016. Jeszcze wtedy cały czas konsekwentne wzrosty. Wzrost wtedy 16,4%. Litwini wzrost 31%, ponad 31% wzrostu, i kolejna Rumunia wzrost o 24%. I ostatnia dana, porównanie 2018 i 2017. Tu jest także zauważalny wzrost, znaczy spadek 4,5%, jeśli chodzi o polskie firmy transportowe, ale dostrzegalne wzrosty, jeśli chodzi o wykonywaną pracę przewozową przez przewoźników z innych krajów. Tutaj mamy Litwę, wzrost ponad 22%, czy też wzrost, jeśli chodzi o przewoźników rumuńskich, prawie 5%. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o kolejny rodzaj przewozu, to są przewozy kabotażowe. Tu też, proszę Państwa, widać tą dynamikę wzrostu przewozów kabotażowych w ciągu ostatnich 9, w zasadzie 10 lat. A więc też widzimy dynamiczny wzrost przewozów kabotażowych w całej Unii Europejskiej. I to kolejny obszar, gdybyśmy to skonfrontowali z rozwiązaniami w zakresie pakietu mobilności. Kolejny obszar dosyć mocnej ingerencji w zakresie rozwiązań ograniczających możliwość wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej.
ale i tak dostrzegalny jest generalny spadek wykonywanych całej pracy przewozowej, tych przewozów kabotażowych w całej Unii Europejskiej o ponad 6%. Jak wygląda to na tle poszczególnych, proszę Państwa, państw? Znowu niekwestionowane liderzy to są polskie firmy transportowe. Proszę zobaczyć różnica, jaka dzieli w przewozach kabotażowych kolejne kraje, Litwę i Rumunię. Jest to różnica, jak widać, bardzo duża. Jak to, proszę Państwa, w przewozach kabotażowych, jeśli chodzi o polskie firmy transportowe, wyglądało? Więc tu widzicie Państwo od roku 2019. Tak to się mniej więcej rozwijało. I rok 2018, który odnotowany jest ten spadek, o 7%. I znowu, porównując pracę przewozową polskich przewoźników w kabotażu, porównując rok do roku, rok 2017 do 2016 jeszcze był tym rokiem bardzo optymistycznych wzrostów. 38% wzrostu. Poszczególnych Rumunia też prawie 30%. I kolejna Hiszpania też wzrost o 17%. Interesujące dane, jeśli chodzi o porównanie 2018 do 2017. Tu już mamy spadek 7 punktów procentowych. Zadziwiający wzrost, jeśli chodzi o wykonywaną pracę przewozową przez przewoźników litewskich. Wzrost prawie 50%, czy ponad 50%. No i odnotowany spadek, jeśli chodzi o wykonywaną pracę przez przewoźników rumuńskich. Proszę Państwa, gdybyśmy porównali, proszę Państwa, jak to wyglądało w ciągu tych ostatnich trzech latach, w przypadku polskich firm transportowych, to tu widać, że rok 2017 był tym ostatnim okresem, w którym tak naprawdę były wzrosty wykonywanej pracy przewozowej, niezależnie od rodzaju wykonywanych przewozów. Czy to transport bilateralny, czy to transport kraje trzecie, czy kabotaż. Spadki, proszę Państwa, dostrzegliśmy w roku 2018, porównując do roku 2017. I tak naprawdę w każdym segmencie usług przewozowych. Stąd też z takim dużym niepokojem patrzymy na to, jak ta sytuacja będzie wyglądała w tym roku, a przede wszystkim jak zobaczymy dane statystyczne za rok 2019. Trudno oczekiwać, proszę Państwa, wsparcia i pomocy w kontekście rozwiązań, czy wsparcia ekonomicznego na poziomie Unii Europejskiej. Trzeba szukać tych rozwiązań krajowych, dlatego między innymi dzisiaj o pakiecie mobilności, o kwestiach zwrotu z podatku części akcyzy mówię. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę.